tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy kierowanie przez starostę na badania lekarskie i psychologiczne jest zgodnie z prawem? Oczywiście kierowanie za jazdę pod wpływem alkoholu lub stanie nietrzeźwości. I chodzi o sytuację, kiedy już w zasadzie wyrok Ci się skończył, teoretycznie prawo jazdy odzyskałeś, a tu nagle bum, Pan listonosz ładnie puka, polecony za potwierdzeniem odbioru. I Pan listonosz wręcza Ci skierowania od starosty. Tradycyjnie zaczynam od zapytania mojego widza. Witam, mam pytanie. Końcem listopada 2014 zabrano mi prawko, bo miałem 0,12 mg. Zabrano mi je na 6 miesięcy. Prawko odebrałem 4 maja 2015, pewnie zaraz po święcie. I nie było mowy o żadnych badaniach. Minęły 2 miesiące, a teraz starosta przesłał mi skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne. I czy to jest zgodne z przepisami? Pozdrawiam. W mojej praktyce jako lekarza medycyny transportu z tym pytaniem spotykam się często i jest to jak najzupełniej zgodne z prawem. Wynika to z ustawy o kierujących pojazdami. Nie pamiętam, który to jest artykuł. Nie chcę się już tam grzebać. Natomiast skąd wynika ten długi okres podejmowania decyzji przez starostę, a mianowicie niestety te papiery krążą, jak to mówią, od Anasza do Kajfasza, czasem z sądów, czasem z jakichś innych tam policji czy coś. No i no, bądźmy szczerzy, masz prawo odwołać się od tego wyroku czy tam jakiejś innej decyzji. I dopóki sprawa się nie uprawomocni, to tak naprawdę starosta nie może Cię wysłać na jakiekolwiek badania, no bo skąd ma wiedzieć, czy byłeś skazanym prawomocnym wyrokiem, czy nie byłeś skazany, prawda? Sam pamiętam, jeździłem do Poznania, do jakiegoś sądu, tam w jakiejś też sprawie o wykroczenie drogowe, oczywiście jako świadek. No i też sprawa się ciągnęła, raz tam ktoś tam przyszedł, raz ktoś nie przyszedł, raz pełnomocnik, raz świadek. I sprawa się potrafi ciągnąć, powiedzmy, dość długo. Być może znasz medialny przypadek, sprawa jednego z kierowców rajdowych ciągnie się już ponad rok, wypłynęły nawet jakieś tam policyjne nagrania. Oczywiście, żeby było jasne, było tu przekroczenie prędkości, a nie tam jakikolwiek alkohol, tutaj żeby nie mylić, jak to mówią, jednego z drugim. Natomiast generalnie dotyczy się jakiegoś to wykroczenia drogowego i, że tak powiem, masz prawo bronić się do samego końca, że tak powiem, o ile Ci starcza na adwokatów i zdrowia na łażenie po sądach. No niestety, co się odwlecze, to nie uciecze, także radzę Ci zrobić te badania jak najszybciej, mieć ten przysłowiowy problem z głowy. Oczywiście, jak uważnie przeczytasz tą decyzję administracyjną o skierowaniu się na badania, jest tam jakiś tryb odwoławczy, jakieś tam kolegium samorządowe czy inne. No, odwołasz się ładnie i co z tego tylko wyniknie, tylko to, że kolegium Ci tam jakiś tam napisze odpowiedź typu copy-paste, kopiuj-wklej, jakąś standardową odpowiedź, że tak jest, jak jest, że musisz się niestety przebadać. No i niestety łaski nikomu nie robisz. Także na tym kończę. Jeżeli miałeś jakiś podobny przypadek, identyczną sytuację, powiedz, jak to się skończyło, szczególnie jeżeli jednak uważałeś, że nie powinieneś się badać, czy wszedłeś na jakiś tryb odwoławczy, czy tam troszeczkę się tam potarmosiłeś z tym urzędem, czy niechcący udało Ci się uniknąć tej sytuacji, uniknąć tych badań, no osobiście w to wątpię. Ale ponieważ nic mnie w Polsce nie zdziwi, także nie zdziwi mnie też to, jeżeli Ci się w jakikolwiek sposób udało, jeżeli Ci się udało, to po prostu napisz, jak to zrobiłeś, w jaki sposób udało Ci się, że tak powiem, ominąć przepisy ustawy. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, właściciel prywatnej pracowni psychologii transportu we Wrocławiu na Kmicica 3. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, to już teraz zasubskrybuj się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy. Co jakiś czas puszczam podobny materiał. Temat alkohol, kierowcy, no będę mógł z tego żyć całe życie, prawda, aż do śmierci. Cały czas pytania się powtarzają, ale każde pytanie
jest poniekąd troszeczkę inne. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.